47 biegi przełajowe, mikołajkowe, w tym roku nietypowo, bo ze śniegiem. Zazwyczaj śnieg mieliśmy w kwietniu podczas naszego półmaratonu na żarcie, ale pogoda nas tym razem pozytywnie zaskoczyła i w grudniu na Mikołajki spadł śnieg. Wspaniała sceneria, byłem na trasie, naprawdę widoki przepiękne, trasa fajna, myślę, że wszyscy będą zadowoleni, bo i wymagająco, i pięknie. Za nami biegi młodzieżowe, blisko setka dzieciaków, bez względu na warunki pogodowe. Przyszli z rodzicami, dzielnie walczyli, wspaniałe emocje. A teraz ponad 100 uczestników w biegu głównym. Emocje gwarantowane i myślę, że wszyscy będą się świetnie bawili. Legionowo porusza, porusza mimo zimy. Piękna zimowa, jak słychać też świąteczna aura. Niewielki mrozek, myślę, że świetna pogoda do biegania, biegacze dopisali. Mam nadzieję, że wyniosą z legionowskich lasów piękne, cudowne doświadczenia. Wiele sportowych przedsięwzięć realizujemy, bo wiadomo, że sport to zdrowie i to nie tylko te fizyczne, ale też psychiczne i wyjście z domu. Od telewizora, gdzie albo pandemia, albo wojna, albo polityczne spory, jest naprawdę zdrowe, potrzebne i korzystne. Cieszę się, że moi pracownicy tego typu możliwości mieszkańcom Legionowa organizują.